W dzisiejszym i w następnych filmach omówimy zadania z 12 Olimpiady Matematycznej Juniorów z zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w ostatnią sobotę. Zadanie pierwsze. W każde pole tablicy 4 na 4 należy wpisać pewną liczbę całkowitą w taki sposób, aby sumy liczb w każdej kolumnie i w każdym wierszu były potęgami liczby 2 o wykładniku całkowitym nieujemnym. Czy można to zrobić w taki sposób, aby każde dwie z tych ośmiu sum były różne? Odpowiedź uzasadnij. Narysujmy tablicę, o której mowa w zadaniu, cztery wiersze i cztery kolumny. Przypuśćmy, że sumy liczb w kolumnach są równe: 2 do potęgi k1, 2 do potęgi k2, 2 do potęgi k3 i 2 do potęgi k4. I że sumy liczb w wierszach są równe 2 do potęgi W1, 2 do potęgi W2, 2 do potęgi W3 i 2 do potęgi W4. Przy czym liczby k1, k2, k3, k4, W1, W2, W3 i W4 są całkowite nieujemne i każde dwie z nich są różne. Przyjmijmy ponadto bez straty ogólności, że k1 jest najmniejszą z tych ośmiu liczb. Zapisując dwoma sposobami sumę wszystkich liczb wpisanych w pola tablicy, uzyskujemy równość: 2 do potęgi k1 plus 2 do potęgi k2 plus 2 do potęgi k3 plus 2 do potęgi k4 równa się 2 do potęgi w1 plus 2 do potęgi w2 plus 2 do potęgi w3 plus 2 do potęgi w4. Dzieląc tę równość stronami przez 2 do potęgi k1 otrzymujemy 1 plus 2 do potęgi k2 minus k1 plus 2 do potęgi k3 minus k1 plus 2 do potęgi k4 minus k1 równa się 2 do potęgi w1 minus k1 plus 2 do potęgi w2 minus k1, plus 2 do potęgi w3 minus k1, plus 2 do potęgi w4 minus k1. Lewa strona powyższej zależności jest liczbą nieparzystą, a prawa liczbą parzystą. Uzyskana sprzeczność oznacza, że nie jest możliwe wpisanie liczb w pola tablicy zgodnie z warunkami zadania. Zadanie drugie. Wykaż, że jeżeli przekątne pewnego trapezu są prostopadłe, to suma długości podstaw tego trapezu jest nie większa od sumy długości ramion tego trapezu. Niech A, B, C, D będzie dowolnym trapezem o podstawach AB i CD oraz prostopadłych przekątnych przecinających się w punkcie P. Należy udowodnić, że AD plus BC jest większe lub równe AB plus CD. Oznaczmy przez K i L środki ramion odpowiednio AD i BC trapezu ABCD, ponieważ trójkąty ADP oraz BCP są prostokątne, więc PK równa się jedna druga AD ten odcinek jest równy połowie tego boku oraz PL równa się. 1, druga BC, czyli ten odcinek jest równy połowie tego boku. Ponadto odcinek KL łączy środki ramion trapezu ABCD, więc KL równa się 1, druga AB plus CD. Zapisując nierówność trójkąta KLP, otrzymujemy PK plus PL jest większe lub równe KL, czyli 1, druga AD plus 1 druga BC jest większe lub równe 1 druga AB plus CD. Mnożąc ostatnią nierówność stronami przez 2 uzyskujemy tezę zadania. Jak z pewnością zauważyliście, kluczowym krokiem w rozwiązaniu było zaznaczenie środków odcinków AD i BC. O tym kiedy w zadaniach geometrycznych warto zaznaczać środki odcinków i które odcinki wybrać mówiliśmy w kwadracie numer 19. Zachęcamy także do obejrzenia filmów na ten temat.